Witam Was w kolejnym odcinku Roblox. Ze mną jest... Pan Wiadro na głowę. Cześć! XD. Ej, dawaj, no ja. Już się rozchodzimy. Dobra, na tej telefonu po prostu. Ej, ty w ogóle masz jakąś fabrykę, czy po prostu wziąłeś tą fabrykę? Ja mam linka, do mojego kanału, ty XD. Ja... Ej, ci ludzie są niebezpieczni tutaj. Masz już drop... Ile masz droperów? A ty ile? Bo ja mam jeden. A ja cię tam tak, widzę, ja cię widzę tam. Wiesz, ile ja mam? Ej, dobra, coś wam pokażę. Wiesz, ile ja mam? No. Ej, meteor! Ej, jakby meteor w powietrze poleciał. Wiem, że meteory latają, spadają na ziemię. Ej, widzowie, coś wam pokażę. To właśnie są glitche tej gry. Amunicja, która stoi w miejscu jakby... nie wiem. Ej, a ile masz droperów, bo ja mam dwa. Ja mam też dwa. Aha, okej. Ej, ja już pierwszy... Proszę was, widzowie, ale zrobimy małe cięcie. Przepraszam was, ale małe cięcie będzie. Za 1, 2, 3. Okej, jesteśmy już po małym cięciu. Witam was z powrotem. Ty nawet nie wiesz, ile ja się przez ten czas zarobiłem. Wiesz ile mam droperów? Wiesz ile mam droperów? Cztery. Ej, a w ogóle mam... A w ogóle mam do was, widzowie, pytanie i do samego Koksa. Dlaczego... Co mają gry wideo z kostkami, które się produkują w jakiejś fabryce? Właśnie. No wiem, że tajkuny niby na tym polegają, ale... No ja błagam! Tutaj są te, w tych kostkach poukrywane gry wideo. Nie, w tych kostkach może są pieniądze! Ej! Ty! Coś mi wjazd na chaty. Ej, a może... Za to, że masz drupery, a ja nie. Aha, okej. Okay. Ja zaraz skupuję ze ściany. Widzowie, zapewne w ogóle mój kolega Wiadro, zapomnieliśmy o czymś najważniejszym. To się zawsze mówi w każdym filmie na YouTube. Żeby zostawić łapkę w górę i suba. Tak. Czyli jak mówi mój kolega Wiadro, zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. Oczywiście na YouTube się nie nazywam Wiadro. No to akurat prawda. Kupiłem sobie brońkę lepszą. Ej, słuchaj, mam dla ciebie pytanie. Jak uda nam się zyskać jakieś rzeczy, do których możemy latać, to albo ten, różdżkę zombie uda nam się zyskać, to robimy nalot na różne bazy, naloty robimy. Dobra, yes. Ej, wiesz ile mam droperu? No dawaj. Mam sobie 5 droperów. A właśnie, ja mam 5 też. O nie, patrz, mam do mnie przyszedł z siekierą. Łomem. Patrz, nie mówię... Właśnie go deską załaskić, ale se, ale... Ej, ale ty, ale wiesz, że ta deska jest naprawdę OP? Wystarczy, że kogoś raz dotkniesz tą deską i już nie żyje? Nie, właśnie nie, no bo ciągle ktoś do mnie przychodzi i mnie zabija, a jak biorę deskę, to nawet nie zabija. A pokaż jako... Ej, ja się teraz do... Ja się teraz do Koksa przejdę i zobaczymy, jaką ma deskę. O, ja mam swój grób, tutaj będzie idealny. Ej. To swoje? Dobra, mój grób tutaj będzie idealny. Ej! No właśnie, to jest najszybszy sposób. Ej, ja mam fajny rowerek. Ej. No właśnie, fajne. Wiem, że na tych nagrobkach fest się... Ej! Ktoś mi... Ej, uważaj, bo w twojej ba... Jaką ty tą deskę w ogóle masz? Borwif Naila ma, czyli tą... W sumie to inny jest.
Chwilę będzie cięcie to za 1, 2, 3, 4. Już jest, ja już. Ojejku. Ja już jestem. Dobra, możemy przejść do gry. Oczywiście jak coś z młotem przyszedł i... A u mnie gość z łomem próbuje się do mojej bazy dobrać. Help! Pac-Man. Ale mu... Nie, to nie jest Pac-Man, to jest jakiś inny. A w sumie muszę sprawdzić. Nie, to jest chyba Pac-Man, tylko że bez przebrania. Ej, ja muszę sobie... Nie mam jednak. Ej, a ile masz droperów? Bo ja mam 5 droperów, jeden upgrader. Ej, a wiesz jaką ja mam a wiecie jaką ja mam teorię na temat tych kostek? Ja mam ja mam z tymi kostkami taką teorię, że to jest ta, że to... Że to są takie kostki, że w nich są przychody z gier, bo my niby te gry stworzyliśmy. Naprawdę? Co to jest? To są jakieś koniczynki? Ej! Jakby. Zobaczmy, jak działają. Tyś mi nawet ćwierci HP-ty mnie zadał. A patrz, co ja ci zrobię. To jest tylko do zabawy. No to naj... Ej, tymi koniczynkami kogoś zabić, to sztuka. Mogę sobie automatyczną wieżyczkę kupić za 500 robuxów, ale mam 0. Ja chcę zobaczyć, co się tam u ciebie dzieje. Także się znowu przejdę. Ale nas atakuje kogoś. Z kim jesteś w stanie konfliktu? No nie ma broni ktoś. Co? Załatwię deską. To dysk się... Jest. Hajściu. Wziął moją deskę. Nie, no wiem, że się nie. Ej, ten ziom miał twoją deskę? To właśnie tak. Moment. Okej, witamy po małym cięciu. Zapomniałem się na dysku. Ha? Zapomniałem się wyciszyć. Pac-Mana załatw. To sobie tam go załatw. Ej, na razie największą bazę w sumie kto ma? Pac-Man. Tak ma się chyba pomiędzy tym, pomiędzy Slendermanem. No i tam Bendim. Bendim? No tak. Także to są jedne z to są największe bazy na mapie obecnie. Ja mam więcej ścian od ciebie. A ja ci deskę ukradam, jak ciebie nie było. Hehe. Ej, 8 minut odcinka. Ej, 8 minut odcinka, jak dopiero ten. Ja nawet nie mam murów porządnych zbudowanych. A my chyba będziemy musieli dwie części tego zrobić, żeby tego tajkuna przejść. Przyspieszę trochę ze moje kostki. O ile się da. Jest. Dobra, tyle wystarczy. Dwa i pół tysiąca. To jest aż 8 minut odcinka, jak ja nawet pierwszego piętra nie mam zbudowanego, ja się boję, co ty tam robisz? Ej, ty masz ty nawet... Co masz tam? Zobacz sobie. Ja chyba sobie zaraz kupię... Ej, ja sobie kupuję różdżkę zombie. Ktoś mi chce dodać. Nie. O nie, Pac-Man ma moje rzeczy. Ej, nie mówi się Pac-Man, tylko Pac-Man. Wiem, ale ja tak nie mam. Pac-Man. Ej, ja mam twoją deskę ze śrubką. Ile kosztuje pierwsze piętro? No, 10
Szybki sił. Nie jest za dużo. Nie jest dużo, znaczy się. I teraz zacząłem współczuć graczom, którzy grają na strzałkę. Bo jak oni idą, to ekran im się obraca i naprawdę są ten. Kiepscy. Ale to nie jest tak, że obrażam. Coś, co ty tam w tej twojej bazie robisz? Mnie to ciekawi. Ja idę zobaczyć. Ej, u Slendermana jakaś eksplozja była właśnie, widziałem. Macie miłe powitanie. Ja muszę dobić do drugiego piętra, to znaczy ja już prawie mam drugie piętro. Znaczy pierwsze piętro i tylko schodki jeszcze będę musiał zbudować. Ej, wiesz, że ja jak ciebie nie było, że jak ty robiłeś chyba nalot podejrzę na Pac-Mana, to ja ci zwinąłem deskę, tą twoją deskę. Nie wiem po co. Wiem. Ej, ja już mam drugie piętro. To wiem. Ej, chodź tu i załatw kogoś, bo ciągle do mnie przychodzą. Jak się nazywa? A w sumie nieważne, idę do ciebie. Pac-Man po prostu. To ja wbijam na Pac-Mana. Pac-Man. Ale jak on ci tam wbija? Co? Ale przecież ty masz ściany wysokie. On by ci nie przeskoczył ich normalnie, no chyba. Ale on po prostu ciągle kampi gdzieś tu i mnie zabija. O, odeszedł sobie. Poszedł do siebie. Nie stracił, chyba się zabił się. Pac-Man cię atakuje! Uciekaj! Nie, no to ja jestem. Aha. O nie! Slenderman do mnie przyszedł. Aha. Ja sobie wchodzę na górę i ja już mam ten, miejsce do obserwowania ludzi. Ile mam kasy na koncie? Tylko 1600. A ja zaraz weapon pada sobie kupię. Weapon pada, ja to na to tak mówię. Mogę się mylić. O jajku, spadłem. 2,5 koła. No i mam. Ja miała tego baseball bata, się nie kupuję, ponieważ on mi się nie podoba. Wiem, że to jest. Nie wiem. Ja już 13 minut. Aha. Nie może być to za długi. No żeby 40 minut, żeby się do 40 minut wyrobić. Znajdź zrobić cały tajfun i to chyba zajmie nam przynajmniej z prawie całą godzinę. I jak ja robiłem ostatnio tajfun, co ty mi tak. Ale całe tutaj pełno nie musimy przecież robić. Możemy sobie upuścić te rzeczy, które. Mi zależy, żeby sobie kupić ten. Miotłę. No wie, na której możesz latać, wiesz którą. Nie, jakby co widzowie, od razu po tym odcinku będę nagrywać kolejny odcinek. Nie powiem z czego, ale wiem, że powiem wam tylko z Robloxa. Nie powiem za co trybu, jakby gierki jakiej. Ta jak masz tego z Fort Kane'a, ja myślałem, że to na początku Sugar Kane, że to jest z Minecrafta Sugar Kane, który ten trzcina, a się myliłem, a to jest miecz ostry. A na wygląd miecze nie przypomina, tylko fast. Ojejku, nie tak to miało w ogóle opytać. Ej, niepotrzebnie kupiłem se tego. Ej, każdy wokół ciebie łącznie z tobą ma cały tajkun. Tylko u mnie są taki ten, biedniejsza dzielnica. Ale po twoich stronach każdy ma cały prawie. Ja nie mówię o ścianach, tylko ja mówię o pierwszym piętrze. Tam droperów. Ja mam. Mam 8 lub grindery. A ja mam 5. Ja mam 8 lub grindery. A ja mam z upgraderami. Litwo. Ja łącznie z upgraderami mam 7.
Ja se zbieram na ten Big Broom. Jak ja grałem pierwszy raz, to ja myślałem, że ten Big Broom to będzie jakiś... Myślałem, że ten Big Broom to będzie... To będzie... No zgadzam. Jakieś bronki? Czy mam jakieś bronki? Mam. Mamy ten... pobawić. Właśnie mam, to przyjdź do mnie, do bazy, ja już widzę, jak ty tam biegniesz. Ej, ja, ej! Wieź macie, ja tak. Ej, ale nie strzelaj we mnie. Ty nic nie robi to. Nie, to... Może się tylko tym pobawić. Właśnie. Ale wy, ej, ty na miotle wyskoczysz z bazy, bo nie chce mi się tobie guzika klikać. Ja se w sumie polecę. Ja idę do Pac-Mana. A w sumie... Żałuję tego, co mi zrobił. Pac-Man z gry wyszedł. A on sobie poszedł. Pac-Man... Ja to idziemy na niebieski. Nawet Slender mam. To ja pójdę do... No, dawaj na niego. Ej, ja tylko wysyłam... Ja wysyłam zombia. Wiem, że on... ale ty nie... Ej, pomocy! Do tego. Ej, ona tu jest, także ten, dobrze, będzie. Ej, te zombiaki jak na 5000, one są fest mocne. Masz swoją, tak jakbyś miał swoją armię. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś, a... Ej, niebieski tak, też wyszedł. Ej, ten niebieski też wyszedł. Na latem jak na miotle. Na miotle? Ej, zostało, wiesz, ile tajkunów? Raz, dwa, trzy, cztery... 5 5 tajkunów zostało tylko. Nie będzie miało się z kim bawić, bo każdy tajkun jest taki noobski. Oprócz naszych. A nie będzie mi... A w sumie... A z respi jest zombiaki, mimo że awczy. I uciekam na miotle. Ja lecę do bazy sprawdzić, ile mi się kasy narobiło. Ojejku. Koło ściany się zaklinowałem. Wleciałem jak na miotle. A ja w ścianie. Ej, ja zaraz się kupuję pierwsze dropery po drugiej stronie. Jestem już. Kolega wiadro ma na chwilę za dół. Ej, widzę jakieś tam zombiaki wyschał, Boże. Jak tam? Pomyliłem się. Nice, kupiłem świat. I kupiłem. To dzisiaj mówiłem, że tak się zła. Okno w górę na kanale. Suba, pamiętajcie, nie zrobię? Kasa, a niech. Domu, to raz pamiętam, tylko mam. Kasa, niech tam się nabija, ja idę ludzi atakować. Do siebie. Ej, wiesz, kiedy najlepiej jest ten zombie outbreak zrobić? Jak jest kilka ludzi na jednym tajkunie? Ja? Po 2000 i. Nie to 1000. Troszeczkę. Ej! Ok! Pokażę wam coś wideo. Każdy wychodzi z gry chyba. Nawet nie chyba, każdy z gry. Jak wlecimy tutaj, to jest takie fajne coś. Ojejku. Jest taki, jestem pod mapą teraz. I możecie się latać pod mapą. Fajne co? Ja... Dobra. Ej, ile ty kasy masz? 8700 masz? 8700? Ja mam 9500. Ej, ja mam połowę dopiero tajkuna, już 20 minuta filmu. I naprawdę łuk tylko taki słaby. Nie, jednak dobry jest. Ej, będziemy snajper. Musieli z tego chyba dwie części snajper. Zrobić. Snajper. Ale z tego snajper. Ej! Snajper.
Będziemy, snajper, ej, będziemy, snajper, będziemy musieli snajper, chyba z tego dwie snajper, części zrobić. Snajper. Ej, będziemy musieli z tego dwie części zrobić. Naprawdę? I 20 minuta filmu już robiła. Fajnie, fajnie, fajnie zrobiłeś. Jaderko. No. Jaderko zrobiłeś. Ja już uciekam, bo ty zaraz będziesz we mnie strzelać. Ja już uciekam na mojej miotle. Kawie. Moment. Kawie, kawie, kawie. Ej, mi się coś złego stało ze skinnej. Ja się resetnąć muszę. Fajna broń. Coś mi się przed chwilą złego stało z moim ten, z moją postacią. Ej, ile masz droperów? Bo ja mam 8, bo ja mam 9 łącznie z Abu Raiderami. Ej, a u mnie jakiś ktoś grasuje. Ej, będziemy musieli chyba z tego dwie części naprawdę zrobić. Słyszysz? A to licho się zrobiło. No właśnie wiem. Ej, chyba zrobimy z tego naprawdę dwie części. No nie trafił. Ja mogę coś już trafić, pasma. Robimy z tego dwie części. Robimy z tego dwie części chyba. O nie, on ma super deskę. To jest koniec twojego tajkuna tak naprawdę. Kończymy za chwilę jeszcze, może najedziemy tajkun tego zielonego pana. Czyli... Ja wolę czarnego pana. A w sumie dawaj, ja najeżdżę czarnego. Nie, albo nie, wybieram. Ej, on już i tak ma przypał w tej bazie, nie? Ale ja mu dam jeszcze przypału. Ej, biorę twój rowerek. Także kończymy, papa. Cześć!